Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Tym razem jest to 57. sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wobec tego otwieram 57. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na sesji, wszystkich radnych, którzy są obecni tutaj fizycznie na sali sesyjnej, jak również tych wszystkich radnych, którzy są obecni online. Bardzo witam panią mecenas na naszej sesji, panią skarbnik i szefową naszego biura rady. Witam wszystkich, którzy nas oglądają, telewizję Barca oczywiście. I dzisiejsza sesja została zwołana w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu powiatu bartoszyckiego. Chciałbym też również poinformować wszystkich Państwa, że sesja dzisiejsza jest rejestrowana i transmitowana, także obecność na sesji jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku. Szanowni Państwo Radni, porządek obrad został Panom dostarczony. Jest taki, jaki Panowie mają. Za chwileczkę go przeczytam, ale zanim to zrobię, to chciałbym sprawdzić kworum, czyli po prostu ilu nas jest na dzisiejszej sesji. Dlatego bardzo proszę o sprawdzenie, o potwierdzenie swojej obecności. Jeszcze chwilę poczekamy. Dobrze, stwierdzam, Szanowni Państwo, że na sali, na dzisiejszej sesji obecnych jest 12 radnych, 5 radnych jest nieobecnych, a to oznacza, że sesja dzisiejsza jest prawomocna i możemy podejmować uchwały, które mają moc prawną. Spróbuję teraz przedstawić porządek obrad. Otóż porządek obrad dzisiejszej sesji wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 57. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach A. Zmian w budżecie powiatu na rok 2022. Punkt B. Zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2022-2032. Punkt C. Udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. Punkt piąty. Zamknięcie obrad 57. zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad. Ten porządek obrad jest zaproponowany przez zarząd i tylko zarząd jest tutaj, może wnioskować o zmianę tego porządku. Dlatego zapytam jeszcze pana starostę, przewodniczącego zarządu, czy są jakieś wnioski dotyczące porządku obrad? Nie, czyli jest w porządku. Wobec tego tak wygląda porządek obrad. Już tego porządku się nie głosuje, dlatego że on jest jakby odgórnie narzucony. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, którą spróbujemy przegłosować, jest to uchwała numer 57 łamane na 269 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 6680 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 93 141 717 zł i 11 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 90 248 868 zł i 68 groszy, dochody majątkowe w wysokości 2 892 848 zł i 43 grosze. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 6680 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
Punkt drugi, wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 111 471 702 zł i 79 groszy, w tym wydatki bieżące 90 208 684 zł 26 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 21 263 018 zł i 53 groszy. Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 20 577 312 zł i 53 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 685 706 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt czwarty, wydatki i dochody związane z realizacją pierwsze zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 329 985 zł i 68 groszy zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6 904 892 zł i 90 groszy, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 218 284 zł 27 groszy i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 206 808 zł i 51 groszy. Dwa, przychody budżetu w wysokości 23 156 285 zł i 68 groszy, rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem numer 4. Paragraf czwarty, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6. Paragraf piąty, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf szósty, uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jeszcze Państwo pozwolą, że odczytam uzasadnienie. Dochody zwiększa się o dotację z gminy Sępopol na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja podjazdu do budynku przy ulicy Grota Rowerskiego 1 i punkt 2. Wydatki zwiększa się w celu udzielenia dotacji gminie Sępopol na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja stanicy wodnej nad rzeką Łyną w Sępopolu. Tyle treść uchwały. Nie widzę pytań. Wobec tego myślę, że możemy spróbować przegłosować tę uchwałę. Wobec tego, Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, zadaję pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych, którzy są obecni na dzisiejszej sesji, uchwałę tę przegłosowała i przyjęła do realizacji. Kolejna uchwała, którą dzisiaj przegłosujemy, to jest uchwała, która jest jakby pochodną tej uchwały, którą przed chwilą przyjęliśmy. Jest to uchwała numer 57/270/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-32 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 22-32 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Możemy, myślę, spróbować przegłosować tę uchwałę. Wobec tego zadaję panom radnym pytanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały?
kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. I ostatnia, trzecia już uchwała dzisiaj, jest to uchwała nr 57/271/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Powiatu Bartoszyckiego pomocy finansowej gminie Sępopol w formie dotacji celowej w kwocie 6680 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania modernizacja stanicy wodnej nad rzeką Łyną w Sępopolu w ramach konkursu Łączy Nas Turystyka. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2022. Paragraf trzeci. Szczególne warunki terminu i termin udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczania określa umowa zawarta między powiatem bartoszyckim a gminą Sępopol. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz w biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. Tyle uchwała i teraz przechodzimy do głosowania. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do punktu piątego. No, w związku, że został wyczerpany już program, to należałoby zamknąć już dzisiejszą sesję, ale ja jeszcze na prośbę pana radnego Stapaja chciałbym tutaj zaapelować, że w Bartoszycach jest drużyna sportowców ukraińskich z Kowela, którzy mieszkają w hotelu i za ten hotel trzeba zapłacić. I jeśli ktoś ma chęć pomóc w tej sprawie, to proszony jest o to bardzo proszę, każda suma jest tutaj do przyjęcia. Jeśli ktoś może wpłacić pieniądze na ten cel, to bardzo o to prosimy. W związku z tym, że został wyczerpany porządek obrad, zamykam 57. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo.